Inny format wideo. Dzisiaj telefonem nagrywamy. Jesteśmy u Piotrusia na kawałeczku. Jedzie pan Boguś. Idziemy, nie wiem czy się trzęsie, czy nie, bo tu niby stabilizacja, ale kto tam wie. Tyk, tyk, tyk. Ściernia taka. Już, a dotąd jest takie wąskie pole, ale długie chyba na 800 metrów, czy ileś. No, Stachu akurat teraz nagrywa pryski. Ja nagrywam telefonem, stabilizacją. Fajne niebo, fajne kolorki łapie. No, zobaczymy jak Kasi będzie jechał. No. Do środka będzie orka. No, zobaczycie sobie, o Kasik. No. Tak się prezentuje. O, pół cztery skiby, 35 cm bodajże na skibę. Zobaczymy jak to będzie orać. Dzisiaj przejedziemy skuterem za ciągnikiem, później wejdziemy do pana Bogusia. Taka krótka relacja będzie z orki Piotrusia. U mnie tam widzieliście pług na relacji, pług jeszcze nie gotowy. Gdzieś śrubę przestawić do tyłu, tak mi się wydaje. No. Wilgoć jest. Jak głęboko chodzi? Tył dam. Trzeba śrubę rozkręcić jeszcze, bo tylny lem już nie bierze bardzo. O, tylny nie bierze tak. Jak pług się sprawuje? Co? Jak się pług sprawuje? No dobrze. Jak nóż. Teraz popadało to. Nie, w dobrą stronę pan kręcił. O. No. Nie, już nie popiesz. O, ale tak. Kurde, trochę wniesie, nie wniesie do kołu. Kurde, ale kolory fajnie nagrywa ten telefon. No. Na wynabytek do nagrywania. Dobra, pojedziemy. No. Pojedźcie, zobaczymy jak to będzie szło. Jedziesz? No. Ręką nagrywam. O, Stachu akurat gdzieś tam pryska. Nie wiem czy będzie widać. Też nagrywa. O. Kejsie jak się prezentuje. O. Teraz pierwsza skiwa obraca elegancko. Widzicie? Wilgoć taka elegancka jest, także popadało u nas dosyć sporo. Popadało u nas dosyć sporo i co? I fajnie wygląda ta wilgoć, także jest dobrze. Jest dobrze. Niech będzie. Wyrówna się to pole choć już trochę. Raz na rogo rany, to musi być kurde zruszone. No, bo to wszystko leży, to się ubije, chociaż żeby... W zeszłym roku było rana i teraz. No tak, no nic nie rusza, równy rok być mi, no nie? Tak. Nawet więcej, bo to rok temu przecież wcześniej, gdzie właśnie skończyło, to wcześniej było rany. Nie, coś było tego tak samo. Jedzie różnicy i no... 4 skiby po 35 cm na lęk, na skibę, tak? Szerokoziarki? Tak. No to... Takie pole to robi się 40 minut i
80 arów to jest, może Piotruś ma, mówię, pan Boguś, jeździmy dzisiaj case'em, wcześniej nie widzieliście, a widzieliście go na tym na prasowaniu rok temu z Grześkiem. To był syn pana Bogusia. No, robota idzie. Klima wieje, kurde, to słońce, nie słońce, jak mokre pole można robić, nie? Wygoda jest. No. Idziemy. O, może powiedzieć, że z idealną prędkością 8,5 na godzinę. Tak. Od 6 do 8 to jest idealna orka teoretycznie, nie? Zależy jakim pługiem też, to wszystko ma znaczenie, jakie te odkładnie są jeszcze, bo jak się ma te odkładnie, taki pług jak Kverneland czy Lemken, takie duże odkładnie, to w 10 na godzinę to rzuca tak z kipą, że... No. Ale fajna, wilgoć jest teraz, idealne jest pole do orki. No jest, nie goruj się, sucha ziemia. Dokładnie. To wilgotna jest. To jest najbardziej oko cieszy, taka jak się przeora i taka lekko mokrawa ziemia. No ja w końcu będę dorabiał to pole u siebie i ten kawałek i u wujka Bogdana tam, to wyjdzie 2 hektary. Dodatkowo jeszcze pora wyjdzie z tego. No to ja teraz będę pryskał tym agrosarem. 2 tygodnie przyłożę, to może wynajmę pana, to mi tam pan potnie na talerzówko, bo ona ciężka, to no się odwróci ten. Nie będę orał głęboko, tylko żeby tą trawę z korzeniami przewrócić, ona się potnie i dopiero potem przeoram na głęboko. Wtedy pójdzie, nie? Powie ile za taką robotę, ciężka robota, to nie ma problemu, idziemy do bankomata i gotowa już jest. Maszyna produkująca pieniądze, to mój. No. Bo mleko się chodzi do sklepu, nie do tego. Tak. Gdzieś mu ta zielenina wyszła jeszcze, to więc tutaj przez ten okradła tutaj ten kawałek, czy co? Tak, bo kiedyś to musiało być jakiś zalew. No bo to się tak... Takie bagienne, kule te tereny. To piach, dlatego dużo piachu. To jest taki odcinek, gdzie tu piach właśnie był. Plaża była. Można było się opalać. No. Ziemia się rozlatuje w drobny mak. No, no to chodzi właśnie. Dobra, kończymy orkę u Piotrusia, szybko poszło. Oczyściłem pługę, przestał przyjazd do oprysków. Połączymy chyba jeden odcinek z oprysków i ten, żeby 10 minut wyszło. O, coś się tam sklei. No Jasiek leci, ładnie upala. No. Pyk, 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 zobacz, lemiosze się już kończą, już do wymiany. Moment, ile, drugi sezon robił ten pług? Co? Drugi sezon robił pług? Czy trzeci? Trzeci już. No ale i tak siak, ty na tyle. Trzeci albo czwarty. Dużo hektarów nie było i z jakiego gówno... Z jakiego gówno litu robią ten? Młotka trzeba było wziąć, kurde. No. To jest porównanie do nowych, to o tyk, ziemia się pyknie i... No bo z gówno litu robione, no plastelina i tyle. A ten ostatni to jak, prawie jak nowy. Nie, prawie nie, ale też poszedł. Ale poszedł, ale mniej, nie? Ale grube centymetrowe są już. Tu już prawie tarło tamto. Kurwa, trzeba wymienić. Jeszcze się dopleczać. A już dużo orki nie ma, to chyba pan będzie jeszcze raz po ciebie. A jest tam, ma taki kawałek, mam na Górskim tam, bo zrobiłem tam podorywkę, to... No, to się zaora jeszcze i... Obronowej zaora, ja. O, na nowy sezon, nowy elem jeszcze. A tak to tutaj pooramy. Już nowe te dłuta. Co dłuta? Trochę piasku z poprzedniego. Schodzi. Ja tam już w moim pługu chyba oddaję. 3 razy wymieniałem, bo 3 razy ujebał się. I to na tym samym polu? Tak. W tamtym roku 2 złamałem. No. W tym roku złamałem jeden. Jak grałeś tam chyba pod rzepę, nie? No. Tam złamałem. To musiał zawalić za kamienie jakieś. No, nie wiem no. Szło ja głęboko i ujebało. U mnie kamieni tyle widziałem, u tego Bogusia tyle borałem i tylko ten czubek. Sześć, trochę wywinęło. Ale w Ruskim nigdy nam się nie zdarzyło. No. A bo za szybko dopierdalasz, jak na piątce jak to z grabiarką. Na paświsku łamałem. Teraz jak ta rzepa, to tam wyorałem taki wielki, leży. No leży tam. No. Bo mówię, nie, wtedy co nie mogłem wybrać, tego nie, muszę go... No, kończymy orkę, Piotr zadowolony. Stachu przyjechał na bajerkę, szalimy szybciutko. Ej, pan Boguś do domu. I która jest godzina? Kurde, już dzień moment mija.
Dzień mam India. Tak. No i koniec, także żegnamy się, trzymajcie się, pozdrawiamy. Uj, hej!